Dyskusja dotycząca problemów budownictwa mieszkaniowego pod tytułem Budownictwo mieszkaniowe – szansa na rozwój odbyła się na zakończenie drugiego dnia konferencji Dni Betonu. W dyskusji prowadzonej przez redaktora Marka Wielgo wzięli udział przedstawiciele sektora bankowego, deweloperskiego, wykonawców i architektów. Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, to moim zdaniem technologia prefabrykowana jest najbardziej efektywną technologią. Przede wszystkim ze względu na czas realizacji tej inwestycji na placu budowy, ale również pozwala utrzymać bardzo dużą dokładność wymiarów. W tej chwili jako firma realizujemy dosyć duże realizacje mieszkaniowe w krajach skandynawskich, gdzie procent budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem prefabrykatów albo w pełni prefabrykowanych stanowi około 70%. Związane jest to oczywiście z innymi kosztami pracy, dużo wyższymi niż w Polsce. Natomiast trend podnoszenia wynagrodzeń w Polsce jest stały i to teraz szczególnie widzimy, jak brakuje rąk do pracy, szczególnie do prac budowlanych. I w związku z tym przewiduję, że udział prefabrykacji będzie wzrastał, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Tym bardziej, że to też zauważam po ilości zapytań. Jestem przekonany, że to będzie coraz bardziej zauważalne i wzrostowe, jeżeli chodzi o nasz rynek. Odnosząc się do Narodowego Programu Mieszkaniowego, jeżeli chcielibyśmy osiągnąć średnią europejską, jeżeli chodzi o ilość mieszkań na 1000 mieszkańców, to potrzebujemy wybudować około 3 milionów mieszkań. Pytanie, kiedy możemy to osiągnąć? Wydaje się, że te 15 lat, które projektuje Narodowy Program Mieszkaniowy, to jest chyba za krótka perspektywa, żebyśmy mogli osiągnąć taki poziom mieszkań bez jakiegoś wyraźnego wsparcia rynku prywatnego. Sama budowa tylko dewelopera państwowego tej sprawy chyba nie rozwiąże. Musimy uruchamiać wszelkie możliwe zasoby, również w tym budownictwie prowadzonym przez inwestorów prywatnych. Z naszego punktu widzenia cały program mieszkaniowy ma ogromne znaczenie, bo po raz pierwszy od wielu lat powstał zarys kompleksowego rozwiązywania problemu mieszkaniowego w Polsce. Chcielibyśmy natomiast w najbliższych miesiącach usiąść wspólnie z rządem, a także z instytucjami nadzoru, żeby dyskutować o szczegółach tego programu. Między innymi, kiedy mówimy o budowie skłonności do oszczędzania, to żeby przekonać naszych rodaków do długoterminowego, wieloletniego oszczędzania, muszą się pojawić po prostu gwarancje stabilności takiego podejścia. Wreszcie, jeśli mówimy o realizacji całego tego programu mieszkaniowego, to musimy poruszyć tutaj, zmobilizować różne instytucje finansowe, zarówno banki, fundusze inwestycyjne. Musimy tutaj sięgnąć także do firm ubezpieczeniowych, które ze względu na swoją charakterystykę są zainteresowane często inwestowaniem długoterminowym na rynku mieszkaniowym czy na rynku nieruchomości. Tuż po zakończeniu debaty przedstawiciele 5 stowarzyszeń branżowych obecnych na konferencji podpisali deklarację o merytorycznym i technologicznym wsparciu dla opracowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Dokument podpisali prezesi Stowarzyszenia Producentów Cementu, Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, Stowarzyszenia Producentów Betonów, Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Deklaracja została przekazana m.in. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.